Siemanko, tu Wiking Drażek. No co, cały dzień dzisiaj pompa od rana, solidna, obfita. Leje niesamowicie. No nie będę ukrywał, że w taką pogodę nic nie można zrobić. Ani wyjść pokopać, ani porobić sobie jakichś testów, ani przygotować się do wyjazdu. Także jest skaszana, no jest skaszana, jakby to ująć. Przyjechałem sobie rowerkiem. Jest rowerek. I takim oto rowerkiem przyjechałem sobie do apteki, gdy już przestało chwilowo padać, ale to tylko widać, że chwilowo, zaraz będzie dalej. Wykupić resztę leków, bo już kończyła mi się recepta. Termin się kończył i musiałem wykupić leki przeciwbólowe. Także kupiłem na drogę, nic nie będzie boleć. Bardzo silne tabletki od neurologa. I co? No oczywiście, no koszt tabletek, przyznajmy się, leki są drogie, co nie? Bądźmy szczerzy. Co chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć to, że... W taką pogodę, podczas deszczu, nie ma ogólnie co robić. Jest kaszana, jest lipa. Leje, pada, wieje. Nic się nie da robić. Więc zachęcam was do zagrania w fajną grę. No bo jeżeli chce się szukać, a szukać nie można i chodzić z wykrywaczem nie można, no to można sobie w coś zagrać, też poszukując wykrywaczem, co nie? Także zachęcam was do obejrzenia takiego małego testu gry. Już znam tą grę, gram na niej, w nią już od dłuższego czasu. No co, ja was zapraszam do testów. Zobaczycie, jak gra wygląda. Ci, co jeszcze w nią nie grali, ci, co oni nic nie wiedzą, to będą mieli okazję się przekonać i zobaczyć, że gra jest naprawdę fajna. Także ja zapraszam. No i do zobaczenia. A i oczywiście zapraszam wszystkich dzisiaj na wieczornego live'a o godzinie 20, jak zwykle. Możliwe, że znowu będzie to w trakcie meczu. A musicie wybaczyć, ta godzina jest dla mnie najbardziej odpowiednia. Ja se mały offroad porobię i zapraszam o 20. Witam wszystkich serdecznie, tu Wiking Drażek. Dzisiaj, jak nigdy, zagramy sobie w grę Metal Detector. Polska gra. Bardzo dobra jakościowo, jeżeli chodzi o wykrywacze. Dźwięki wykrywaczy są identyczne, dosłownie te same, co w każdym wykrywaczu z tych modeli. Jest parę modeli do wyboru, zaraz wam pokażę. Niestety mam nowy telefon i wszystko mam nowe. Ta gra jest nowo pobrana, także nie mam żadnych wykrywaczy, które miałem wcześniej, a wcześniej miałem wszystkie. Ani pieniędzy na koncie, ani ustawień, jak widzicie, tych wszystkich. Miałem praktycznie wszystkie na maksa. Wykrywacze metali. Jest Rudus Proxima, Minelab, Garrett, to chyba jest 250. No i co? No i jest mój alter, dosłownie mój, bo twórcy dodali mojego, wysłałem zdjęcie, a oni dodali mojego alterka. Także no nie mam niestety pieniędzy, żeby móc go kupić. Najlepiej mi się z nim chodzi na szybkiej prędkości. Niestety musimy zacząć od Proximy na najwolniejszym trybie. Także zagramy sobie i zobaczymy, jak to będzie. I kawałek śmiecia. A bardzo wolny jest, ponieważ nic nie jest jeszcze poustawiane. To jest pierwsza monetka, 100 punktów.
Niestety nie znam się na tych dźwiękach, ale kopię wszystko, co nie? Bardzo wolny w tym momencie, bardzo pomalutku przemiata. Można iść szybciej, można iść do tyłu, w prawo, w lewo, obracając się według tego, co pokazuje mapka. A pomalutko będziemy sobie szli. Czas mam chyba 10 minut, można ustawić do 20. Czas jest ustawiany, do 20 minut gry może być. A zademonstruję wam tylko kawałek, zobaczymy, jak tej gra będzie wyglądać. Coś tu jest. Śmieciuch, blacha. A i monetka obok była. No i fajnie. Tubka po paście. W każdym momencie możemy wstrzymać grę i na przykład zobaczyć, co to za monetę wyciągnęliśmy. To jest na przykład 6 groszy Polska-Litwa z 1683 roku. Sreberko. No tak na srebrze to marnie wygląda. I następna moneta. Jest to 6 groszy. Jan Kazimierz Waza 662-667. Nie moje monety z nie moich regionów. Z tego co widziałem tutaj na tej grze, Prusaki nie wychodzą, Hitlerki wychodzą, co nie? Adolfiki, jak to Mustafa mówi. Adolfowe Feningi. Masakra. Także co, no ja jak najbardziej zachęcam do zagrania w tą gierkę. Do pobrania jej. Jest za darmo dostępna na sklepie Play. Jest darmowa, nie kosztuje, nie jest płatna. Oczywiście na Androida, nie wiem jak tam jest, jeśli chodzi o iPhony. No, ale na Androida ona jest dostępna. I cóż jeszcze mógłbym dodać? Nie wiem. Jaki rekord w ogóle? 1025. Mam po 20. 20-30 tysięcy chyba rekord na tamtym. Musiałbym wejść zobaczyć. 30 tysięcy nawet. Stała ostatnia minuta gry. Może jeszcze coś padnie ciekawego. No nie przemiatam dokładnie, poza tym mała cewka. No i bardzo wolne ruchy powodują to, że omija się dużo przedmiotów. Z powrotem bym się wracał tą samą ścieżką. To z pewnością jeszcze bym powyciągał z tego miejsca. No jak w normalnym życiu, to nie? Meliszcz, dziurko. No złomu natrzepałem. Na końcu nam gra pokaże, co tam ciekawego wyszło. No mamy sreberko. Bardzo nawet dosyć interesujące na sam koniec. No już nie zdążyliśmy. A coś było ciekawego. No i wyszły takie śmieci. Jak widzicie, no co, śmieci jest opisane. No złom, co nie? No złom to jest
Część zegarka. A, to myślałem jakaś moneta. To część zegarka. Będzie na złom. Złom. Nie, no folia aluminiowa. Mogłoby być to lepiej popisywane. Fajnie, bo są opisy już porobione, kiedy wcześniej tego nie było. Nie było opisów do tych przedmiotów. Mamy krzyż Bractwa Niepokalanego Poczęcia Maryi. Datowanie 17-18 wiek. No i fajnie, co nie? Co tu mamy takiego ciekawego? Jest ten krajcarek? Tak, jeden krajcar. Jest. No, złom. Tu mamy szyling z 1800 mieć Prusy. No, taki szyling już mam. No i medal. Medal. No, słabo opisany, mógł być troszkę bardziej, jeżeli o to chodzi. No tak to wygląda, zakończ grę. No fajnie, gra jest fajna, najlepszy wynik, bo na razie, no bo pierwszy. I tak to wygląda, udostępnij wynik, oceń grę. No ale to muszę do sklepu Play, można sobie wejść i taką grę ocenić. Powiem wam co, no gra jest fajna. A, jeszcze ładowanie baterii jest tutaj w prawym rogu. Jest ładowanie baterii. To też jak właśnie ulepszenia. To jest szybsze, to jest wykrywanie. Lepiej wykrywa. Szybsze szukanie, czyli robisz taki głębszy, czulszy. Szybsze szukanie, to jest to. I co? No i on wtedy właśnie szybko przemiata. Krótszy czas ładowania baterii. Bardzo dobra rzecz. No jest, otrzymaj reklamę, aby otrzymać 400 tych pieniędzy. Reklama ile czasu trwa? Jakieś 20 sekund, czy 15 chyba. Nie warto obejrzeć, bo zawsze to kasiora. I zawsze za każdym razem można sobie wejść raz za razem w sumie i tej kasiory nawet natrzepać. Poza tym jeszcze można zrobić takie coś. Sprzedaj wszystko. Czy chcesz to sprzedać, tak? Sprzedaj wszystko. Wszystko sprzedałem. No i gdy już jest sprzedaj wszystko, za te pieniądze można sobie kupić właśnie dodatkowe wykrywanie, lepsze, prędkość, krótszy czas ładowania baterii. No i co? No i można sobie coś dokupić, ale można też zbierać na przykład na lepszy wykrywacz. No i wtedy sobie dokupować, chociaż jak już wszystkie szybkości wykupimy na tym wykrywaczu, to już na wszystkich innych wykrywaczach będzie też ta sama szybkość już ustalona, ta wyższa, co nie? Także czy pierwsze kupimy to, czy tamto, to jednak to już zostaje. Fajna gra, no ja jak najbardziej ją polecam do zabawy w domu, gdy nie można co wyjść i pokopać w rzeczywistości naprawdę, co nie? Także ja polecam i zachęcam was ponownie do live'a dzisiaj o 20. Żegnam się z wami, pozdrawiam was, Wiking Drażek. Nara.